11 lipca bieżącego roku w Katowicach odbył się 7. marsz separatystycznej organizacji zwanej Raś. W marszu uczestniczyło 800 osób, w tym jak można było dostrzec dużą grupę. Liczyli Szwaby z Bawarii. Trzeba zadać sobie pytanie, o co ta organizacja walczy? Czy o autonomię Śląska? Czy jak widać spolegliwość Niemcom? Gdybyśmy sięgnęli po dokumenty z budżetu Niemiec, to znajdziemy jak Raś jest finansowany. Chociaż gdy zapytamy jakiegoś rasistę, co ma dać autonomia, to niewielu by odpowiedziało na to pytanie. A odpowiedź kryje się w jednym zdaniu. Celem to władza, która chcą przekazać Śląsk Niemcom. Gdybyśmy posłuchali na przykład Gorzelika, to jednoznacznie wspiera ideę przyłączenia Śląska do Niemiec w pierwszej kolejności. Miałoby to się odbyć uzyskaniu tzw. niby autonomii. Dlatego Ślązacy kolejny raz przypomnieli, że Śląsk zawsze był polski, stając naprzeciw separatystycznej organizacji, przypominając im, że powstania śląskie wybuchły dlatego, że Śląsk był polski i wielu ich pradziadków walczyło o wolność. Warto tu przypomnieć, jak wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Górnicy nie dostali swojej wypłaty. Czy chcemy powtórki z historii? Wśród kontrmanifestacji stanęły ruchy narodowe. Mieszkańcy Śląska w liczbie 100 osób. Organizatorem głównym była Liga Obrony Suwerenności i inne organizacje, m.in. Solidarni 2010, Gazeta Polska. Do Katowic przyjechał wesprzeć akcję ludzie aż z Wrocławia, byłej stolicy Śląska, Opola, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Mysłowic, Katowic. Podstawowym celem była petycja wystosowana do rasistów o zaprzestanie skłócania narodu, a szczególnie Ślązaków. My, Ślązacy, domagamy się delegalizacji Rasiu. Domagamy się od władz Polski przeglądania finansowania Rasiu. W tym roku manifestacja była bardzo spokojna. Jedni i drudzy poskandowali, krzycząc: chodźcie z nami. Czy to hańba, wrzuć Rasioka do Hasioka. Po przemarszu rasiowców, którzy zatrzymali się na placu Korfantego, miało być przemówienie Gorzelika, ale większość totalnie go olała, gdyż przy moczeniu musieli czym prędzej suszyć ubrania, odchodząc w różne ulice Katowic. A żeby tą halę nazwać halą imieniem księcia Józefa Poniatowskiego. Wrocławscy radni Prawa i Sprawiedliwości już 2 razy wnosili na sesji Rady Miasta wniosek, żeby właśnie tą nazwą, żeby imieniem księcia Józefa Poniatowskiego nazwać halę obecnie stulecia, ale oczywiście głosami Platformy to zostało utrącone. Dlatego my będziemy to zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o Raś, proszę Państwa, no cóż to jest Raś? No, nasze państwo obecnie, państwo, które powstało na bazie umowy okrągłostołowej, to była zdradziecka umowa. Przy okrągłym stole dogadali się komunistyczni zdrajcy ze zdrajcami z Solidarności. I tak powstała trzecia RP. Także trzecia RP jest po prostu kontynuacją PRL-u. Skoro wy macie tu w Katowicach jeszcze cały czas pomnik żołnierzy radzieckich, no to jest, no widać w jakim państwie my żyjemy. To jest po prostu PRL, kontynuacja PRL-u. Musimy to zwalczyć, musimy wygrać wybory i musimy skończyć z tą zdradą komunistyczną, która cały czas tutaj jest nad Polską. Raś mógł się tylko rozwinąć, dlatego że nasze państwo jest właśnie chore. A wiadomo, że na chorym organizmie mogą powstawać takie wrzody. Wrzody na zdrowym, na chorym ciele naszego społeczeństwa. Jak my ozdrowiejemy, jak odzyskamy wolność, to Raś dostanie takiego kopniaka, że po prostu się nie pozbiera, że oni po prostu znikną z powierzchni ziemi. Teraz póki co jeszcze są, ale proszę Państwa, tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest tylko chwilowe. Oni po prostu muszą zniknąć. To, co robią, jest niezwykle szkodliwe dla naszego państwa w tym momencie, w którym my się znajdujemy, ponieważ tak jak mówię, no, nie jesteśmy jeszcze do końca wolnym państwem. Także życzmy sobie, żeby nas było jak najwięcej i życzmy sobie przede wszystkim tego, ażebyśmy wywalczyli w końcu tą wolną Polskę. Wolną od komunistów, wolną od tej zdrady narodowej, bo to trzeba nazwać po imieniu, proszę Państwa, bo skoro grubą kreską rozciągnięto parasol ochronny nad zdrajcami komunistycznymi, no to w jakim państwie my żyjemy? To nie jest wolna Polska. My jesteśmy zarządzani przez spadkobierców tych zdrajców, którzy działali na usługach Moskwy. Działali na usługach Moskwy i my musimy to mówić. To u nas się mówi, to byli stalinowcy czy ubecy, ale to są po prostu zwykli zdrajcy. Zwykli zdrajcy i ci zdrajcy zarządzają Polską. Także walka z... może nie walka, ale demonstrowanie przeciw Rasiowi jest również takim upominaniem się o wolną Polskę, bo tym zdrajcom komunistycznym, którzy w zawoalowany sposób cały czas Polską rządzą, im właśnie chodzi o to, żeby popierać, wspierać te wszystkie organizacje, które działają na szkole narodu polskiego. A taką organizacją ewidentnie jest Raś. Także dziękuję bardzo i jeszcze raz chciałbym Państwu powiedzieć, że Wrocław jako stolica, główna stolica Śląska jest tutaj z Wami i mocno wspieramy wszystkie działania, które walczą z organizacjami antypolskimi, którą obecnie właśnie jest Raś. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nie jestem przygotowana, szczerze mówiąc, do tego, żeby zabrać tutaj dzisiaj głos, bo nie wiedziałam, że będzie też taka możliwość, ale skoro jest, pragnę podzielić się z Państwem tym, jak można czuć się Polakiem, jak można być patriotą, bo polskość nosi się w sercu i nosi się w umyśle, bo polskość to takie uczucie, największe na świecie, kiedy kocha się Polskę całym sercem i kiedy należy być w Warszawie 11 lipca, aby opowiedzieć się za tym, iż bandy UPA dokonały ludobójstwa na narodzie polskim. I tak jak jest to obowiązkiem każdego Polaka, więc i mnie, tak kiedy dowiedziałam się o tym, co będzie się działo tutaj dzisiaj, nie mogło mnie tutaj nie być. Nie jestem historykiem, ale to nie znaczy, że nie mam znać historii Polski i historii Śląska. Jestem matematykiem, uczę w jednej z gliwickich średnich szkół tego przedmiotu, ale nie wyobrażam sobie, żeby na każdej lekcji, na każdym przedmiocie nie mówić uczniom o naszej polskości, o miłości do Polski i o miłości do Śląska, do regionu, w którym żyjemy. Proszę Państwa, często przebywałam kiedyś za granicą, często przebywam też teraz. Często jestem w Niemczech, w różnych rejonach, na Bawarii, w Monachium, w Nürnberg, czyli w Norymberdze, w Berlinie, czy też we Frankfurcie. I znam trochę język niemiecki. Miałam kiedyś koleżankę, która teraz już nie jest ze mną w kontakcie i powiedziała mi, kiedy byłam z nią kiedyś w sklepie: Ela, nie mów do mnie po polsku. Zapytałam dlaczego, a jej odpowiedź brzmiała tak: bo jak będziesz mówiła po polsku, to będą cię traktowali gorzej. Powiedziałam: Beata, o czym ty mówisz? Przecież ty jesteś Polką. A ona mówi, że wstydzi się języka polskiego. Proszę Państwa, to nie tak. Ja nie wstydzę się języka polskiego, przeciwnie. Jestem z niego dumna. I kiedy wyjeżdżam do Niemiec, posługuję się tym językiem. Posługuję się też innymi, niemieckim, angielskim. I kiedy nie wiadomo dla obcych mi ludzi, kim ja jestem tak naprawdę, pytają mnie, kim ty jesteś, gdzie się spotyka takie osoby. A ja mówię: ja jestem Polką. Oni patrzą wtedy z niedowierzaniem, kiwają głowami i mówią: to w Polsce są takie kobiety, to w Polsce są tacy ludzie, a ja odpowiadam z dumą: tak. Bo proszę Państwa, w polskości trzeba być dumnym. Trzeba chodzić z głową podniesioną wysoko do góry. Kiedy się Polskę właśnie kocha i kiedy się mają w sercu. I z całych sił będę walczyła o system edukacji w Polsce, który jest nie taki jak potrzeba. Kiedy za mało jest lekcji historii, kiedy nie ma czasu na to, żeby mówić o właśnie Polsce. Mówić o Piłsudskim, mówić o Korfantym, mówić o Kresach, mówić o ludobójstwie, mówić o Śląsku. Śląsku, który jest polski i który nie może nam być zabrany, do czego nie wolno dopuścić. Trzeba mówić o wielu sprawach. Uczyć naszą młodzież, bo to jest nasza przyszłość. I właśnie będę to czyniła. I życzę Państwu, żebyście wszyscy nosili Polskę w sercu, tak jak ja, i żebyście byli z niej dumni. Dziękuję.